Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 4, w wersetach od 1 do 13? Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i prowadzony był w duchu na pustkowie. Przez 40 dni był kuszony przez diabła, a przez te dni nic nie jadł. A gdy się one skończyły, był głodny. Diabeł powiedział mu: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus odpowiedział: napisano, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga. Zaprowadził go diabeł na wysoką górę i w mgnieniu oka pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Diabeł powiedział mu: dam ci tę całą władzę i ich chwałę, bo jest mi ona dana, a komu chcę, daję ją. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, będzie ona cała twoja. Jezus mu odpowiedział: idź precz ode mnie, szatanie, bo napisano: Panu, Bogu twojemu, pokłon oddawać i jemu samemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy. Postawił go na szczycie świątyni i powiedział mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bo napisano: aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię szczegli. Będą cię nosić na rękach, abyś czasem nie uraził o kamień swojej nogi. Jezus mu odpowiedział: powiedziano, że nie będziesz kusił Pana, Boga twojego. Gdy dokończył diabeł wszystkich pokus, odstąpił od niego aż do czasu. Pełen Ducha Świętego został Pan Jezus zaprowadzony na pustynię. Liczba 40 mówi w Biblii o wypróbowaniu. Tu udowodnił on, że jest zdolny przez swoją śmierć zwyciężyć diabła. Trzy pokusy są obrazem naturalnych pragnień, światowych pożądliwości i ludzkiej chwały. Pierwszy człowiek zawiódł w tych trzech próbach. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc. Dowiadujemy się o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdziale i 6 wersecie. Kiedy Pan Jezus dwukrotnie odpowiedział diabłu słowem Bożym, ten również próbował podejść go cytatem z Biblii. Słowa, których użył diabeł, nie były sfałszowane. Niemniej jednak, kiedy nie bierzemy Boga za słowo, ale chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście mówi prawdę i dotrzymuje swoich obietnic, to kusimy Boga, wystawiamy Go na próbę. Jak wygląda nasza ufność i poddanie się Jego słowu? Diabeł odstąpił od Pana na pewien czas. Pod koniec jego oficjalnej służby na ziemi diabeł użył wszelkich środków, aby zatrzymać go w drodze na Golgotę. Wiedział bowiem, że śmierć Jezusa oznaczać będzie jego ostateczną klęskę. Dzisiaj stoimy w obliczu dokonanego dzieła na krzyżu. Dlatego wezwani jesteśmy, aby przeciwstawiać się diabłu. Czytamy o tym w liście Jakuba, 4 rozdziale i 7 wersecie. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I w pierwszym liście Piotra, 5 rozdziale,
8 i 9 wersecie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Jak to czynić? Uzbroić się w Słowo Boże i trwać w posłuszeństwie.